Odsłonięcie tablicy świętej pamięci Witolda Żaka, samorządowca, lekarza, społecznika, nie bez powodu nastąpiło w Pasłęku. W mieście uroczyście został otwarty nowy budynek oddziału rehabilitacji stacjonarnej dla dorosłych i ośrodka rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Takiego oddziału nie było tutaj. My dysponowaliśmy oddziałami dziennymi, gdzie pacjenci z okolicy naszej mogli przychodzić na zajęcia kilkugodzinne dziennie, natomiast oddziału takiego stacjonarnego całodobowego nie było. Szpital powiatowy w Pasłęku dzięki nowemu oddziałowi rehabilitacji ogólnomedycznej będzie w stanie pomóc jeszcze większej grupie i jeszcze bardziej kompleksowo swoim pacjentom. To jest oddział stacjonarny całodobowy, dysponujący 25 miejscami. To jest rehabilitacja ogólnoustrojowa, czyli tak naprawdę będziemy tutaj leczyć przede wszystkim pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, jakieś zaburzenia typu uszkodzenia kręgosłupa. Rekonwalescencja zakłada się, że będzie prowadzona przez okres 3 tygodni, a nawet i dłużej w zależności od potrzeb danego kuracjusza. Pierwsi byli zapisani na zajęcia już dzień po otwarciu obiektu. Potrzeby rehabilitacji, jak widać, są powszechne, coraz większe i to zarówno dotyczy młodzieży, jak i osób dorosłych, a w tej interwencji ruchowej szczególnie jest to newralgiczne i bardzo, bardzo zapotrzebowanie wzrasta na tą usługę. Region Warmii i Mazur goni standardy panujące w najlepszych placówkach medycznych. Pasłęk właśnie spełnił oczekiwania wielu osób. Lista pacjentów szybko się zapełnia. Oczywiście najważniejszy jest personel, podejście do pacjenta, profesjonalizm, ale też ważne, na jakim sprzęcie jest dziecko rehabilitowane, czy dorosły, czy w jakich warunkach przebywa, bo to też jest jakby szeroko rozumiana jakość i komfort pobytu w takim oddziale. Koszt inwestycji bez wyposażenia to ponad 7 milionów złotych. Z tego ponad 3 miliony złotych to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. 2 miliony złotych zabezpieczył szpital powiatowy w Pasłęku, a 1 milion złotych to wkład powiatu elbląskiego. Brakujące środki dołożył Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.